Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj już niedziela, a więc nasze kolejne spotkanie w ramach puzzlowych pogaduch. Moi drodzy, może nie będzie nas dzisiaj jakoś szczególnie dużo, ale mam nadzieję, że ktoś się znajdzie, kto ma ochotę dzisiaj na spotkanie ze mną. Dzisiejsze spotkanie, moi drodzy, będzie poświęcone jakby pierwszej odsłonie autyzmu, tak? Tak jak zapowiadałam, dzisiaj powiemy sobie, moi drodzy, o czymś takim, co traktuje i opowiada i pokazuje pierwsze objawy autyzmu. Jak zapowiadałam w trakcie ruszania w ogóle tego projektu Puzzlowych Pogaduch, moim celem było to, aby te spotkania nasze w niedzielę były skierowane zarówno do terapeutów, jak i do rodziców. I dzisiejsze spotkanie jest bardziej takim ukłonem w stronę rodziców, gdyż nie zawsze i nie do końca jakby wiedzą, na co zwrócić uwagę. Więc to dzisiejsze spotkanie jest właśnie głównie pod, moi drodzy, pod rodziców. Sprawdzę tylko, czy mnie widzicie i czy mnie słyszycie. Widzę, że mnie widać. Także dobry wieczór wszystkim, którzy znaleźli chwilkę czasu dla mnie i na spotkanie ze mną. I nie przedłużając, moi drodzy, po prostu przechodzimy dalej do tego dzisiejszego spotkania. Czyli jeszcze raz, tematem dzisiejszych pogaduch są pierwsze objawy autyzmu. Moi drodzy, ale oczywiście jak to u mnie bywa, nie może być tak, że ja będę Wam opowiadała, od razu dam Wam listę bu, 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 bu i po ptokach. Tylko troszeczkę teorii też się przyda właśnie dla osób, które jakby jeszcze błądzą troszeczkę w tej tematyce autyzmu. Termin autyzm zrodził się od greckiego słowa autos, który był stosowany w odniesieniu do dzieci 76 lat temu przez Leo Kennera w USA. To on tak naprawdę jako pierwszy określił nam autyzm i scharakteryzował dzieci, u których przejawiają się pewne zachowania czy pewne trudności, właśnie głównie pod kątem izolowania się od drugiego człowieka, tak? Bo to on głównie to zauważył i to jakby było wyjściem do tego, żeby w ogóle zacząć analizować termin autyzmu. Od czasów Leo Kennera minęło już trochę czasu, bo ponad 70 lat i moi drodzy, bardzo dużo w tej tematyce się zmieniło. Mamy coraz większą wiedzę mamy na temat autyzmu. Coraz więcej specjalistów dokształca się w tej tematyce. My jako terapeuci, jako czynni terapeuci, nie naukowcy, również dostrzegamy i zwiększamy swoje umiejętności i wiedzę, aby jeszcze lepiej, jeszcze skuteczniej pomagać dzieciakom właśnie ze spektrum autyzmu. Niemniej jednak oczywiście mimo to, że my wiemy naprawdę dużo więcej niż te 70 lat temu, natomiast ta wiedza cały czas jest niepełna. Cały czas szukamy jako specjaliści choćby przyczyn, takich przyczyn oficjalnych, stuprocentowych, które mogły by ten autyzm wywoływać i ewentualnie szukać jakiegoś leku. Ale oczywiście, dopóki nie poznamy 100%, nie będziemy mieli pewności co do danej przyczyny, nie będziemy mogli stworzyć leku, no bo to jest takie działanie jak trochę chodzenie dziecka we mgle. W związku z tym cały czas szukamy odpowiedzi na pewne pytania, ale dużo też już w tym zakresie po prostu wiemy. Moi drodzy, najważniejsze jest to, aby zdać sobie sprawę z tego, że tak naprawdę nieważne jest, jak my nazwiemy dziecko, u którego mamy objawy z triady zachowań autystycznych, tak? Ponieważ niektóre dzieci będą miały na dzień dzisiejszy diagnozę całościowych zaburzeń rozwoju, inne autyzmu dziecięcego, jeszcze inne będą miały na przykład zespół Aspergera czy cokolwiek innego w swojej diagnostyce będzie, w tych dokumentach diagnozy będzie to wyglądało. Najważniejsze dla nas jest dzisiaj nie to, że jest to dziecko z... tylko świadomość tego, że każde z tych dzieci jest absolutnie indywidualne i unikalne. Co znaczy, że my nie mamy jednego konkretnego opisanego wzorca,
dziecka ze spektrum autyzmu, co dodatkowo utrudnia nam diagnostykę, ale jednocześnie pokazuje, jak różnorodna bywa także terapia. Bo my wiemy doskonale, że są pewne sfery, w których dziecko ma problem i nieważne, czy to jest dziecko wysoko czy nisko funkcjonujące, czy jest to dziecko, u którego czytamy diagnozę autyzm atypowy czy autyzm dziecięcy na dzień dzisiejszy, te dzieci mają jakby z danych worków zachowań problemy, ale nieco inaczej to wygląda, z innym nasileniem, z inną częstotliwością. Ilość tych deficytów jest również różna, mimo że wszystkie te dzieci będą miały tę samą jakby diagnozę. I tego musimy być świadomi, że przez to, że nie mamy jednego wzorca opisanego, że ma być to, to, to i to, dziecko funkcjonuje tak, tak i tak, mamy zdecydowanie jakby trudniejsze pole działania, właśnie choćby w aspekcie terapii i takiego poszukiwania, jak tym dzieciakom najskuteczniej pomóc. Oczywiście my wiemy bardzo dużo już, na co mamy zwracać uwagę, jak pracować z takimi dziećmi. Niemniej jednak cały czas jest to utrudnienie, ale świadomość tego, że dzieci są unikalne, jedyne w swoim rodzaju, że mają indywidualny zestaw cech i deficytów, jest dla nas jakby priorytetem w rozważaniach na temat właśnie autyzmu. Moi drodzy, mówiąc autyzm, mamy na myśli cały zespół zaburzeń związanych z rozwojem, prawda? I moi drodzy, błędem jest myślenie, że dziecko, które ma takie objawy, tak? Ma zespół tych cech zaburzenia rozwoju, różnych, w różnym stopniu, z różnym nasileniem, to co powiedziałam. Niemniej jednak niektórzy rodzice twierdzą, albo uważają, albo mają nadzieję, że to dziecko kiedyś tam wyzdrowieje i będzie absolutnie zdrowe. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy z wiedzy, którą posiadamy, wiemy, że tak nie będzie. Być może za jakiś czas to podejście i to ta wiedza się zmieni i my wtedy też będziemy wiedzieć coś innego. Niemniej jednak na teraz wiemy, że dziecko, u którego takiego 3-4-latka, u którego stawiamy diagnozę właśnie z tego wora całościowych zaburzeń rozwoju, wiemy, że to dziecko, będąc kiedyś osobą dorosłą, z czasem również osobą w wieku podeszłym, umierając, także będzie tą osobą ze spektrum autyzmu. Chociaż może być to osoba, która będzie fantastycznie funkcjonować w społeczeństwie. Nie będzie miała większych problemów komunikacyjnych, podejmie pracę zawodową, ukończy studia i tak dalej, założy rodzinę. Niemniej jednak te zaburzenia rozwoju, mimo że ta osoba będzie funkcjonowała fenomenalnie, to spektrum autyzmu będzie. I jakby to trzeba sobie uświadomić. Dlatego, że choćby duży wysiłek, duża praca rodziny, terapeutów, samego człowieka wpłynie właśnie na poprawę jego funkcjonowania, czy to w aspekcie komunikacyjnym, czy w aspekcie takim społecznym, ale także i związane z zachowaniem. Niemniej jednak cały czas ten deficyt będzie towarzyszył takiemu człowiekowi. Moi drodzy, w aspekcie takiej diagnozy, takie hasło tylko rzucę, w aspekcie diagnozy tak naprawdę powinno się oceniać dziecko pod względem norm rozwojowych. Czyli nie powinniśmy brać pod uwagę, kiedy oceniamy, diagnozujemy tak dziecko, że o, kręci kółkiem, o, kręci się samo w kółko, albo gada bez sensu ciągle i powtarza, dlatego że to są jakby takie wtórne cechy tego spektrum autyzmu, tak? Natomiast my powinniśmy odnosić się do norm rozwojowych, co znaczy, że powinniśmy szukać i analizować, czego według norm u dziecka brakuje, albo jaki aspekt normatywny jest u tego dziecka zaburzony, nie występuje, albo funkcjonuje nieprawidłowo. W tym kontekście powinniśmy stawiać diagnozę, a nie wypisywać sobie na kartce rzeczy, które jakby obserwujemy, tak? Że o, ustawia wieże z klocków, bo to nie o to chodzi. My jakby sugerujemy się tym, ale to nie jest dobra droga diagnostyczna. I moi drodzy, szczególnie do rodziców to zdanie, bo terapeuci to wiedzą. Autyzm nie jest chorobą, jest to rodzaj zaburzenia związanego z rozwojem dziecka, które objawia się innym sposobem postrzegania świata, ale także innym sposobem myślenia. I
ci z Was, którzy mnie znają, usłyszą to po raz milionowy moje ulubione zdanie, które ma zobrazować właśnie dzieciaczki z ASD. Otóż dla tych, którzy nie wiedzą, informuję, że czy chłopczyk, czy dziewczynka, o których stawiamy diagnozę ze spektrum autyzmu jakąś dzisiaj, te dzieci, wyobraźcie sobie, żyją dokładnie w tym samym świecie co my. Naprawdę chodzą po tej samej ziemi, wąchają te same kwiaty, widzą tą samą tęczę, może je ugryźć ta sama pszczoła i nawet kapie ten sam deszcz na te dzieci. Co znaczy, że to nie jest kwestia tego, że one żyją w innym świecie, tylko żyją w tym samym, ale nieco inaczej go postrzegają. To jest ta różnica. I przysięgam, że jak słyszę, że to dziecko żyje w swoim świecie albo w innym świecie, no to robi mi się trochę słabo. Bo ciągle powtarzam, te dzieci żyją w tym samym świecie, tylko nieco inaczej go postrzegają. I moi drodzy, zła wiadomość dla rodziców jest taka, dla terapeutów zresztą też, nie ma leku dziś na autyzm. Wszystkie suplementy, które są podawane dziecku, wszystkie próby leczenia insulinami i wszystkimi innymi jakby metodami biomedycznymi, tak to nazwijmy, to nie są leki, które leczą bezpośrednio autyzm. Są to leki wspomagające, suplementy wspomagające dziecko i rzeczywiście jest tak, że w momencie, kiedy stosujemy pewne suplementy diety, poprawia się funkcjonowanie dziecka, ale to nie dlatego, że leczony jest autyzm, czyli to zaburzenie rozwoju, tylko dlatego, że pewne współtowarzyszące choroby być może jakieś zaburzenia, choćby metaboliczne na przykład, które zdecydowanie mocniej zaburzają funkcjonowanie dziecka, one ustępują i dają szansę dziecku na rozwój. Bo moi drodzy, w przypadku dziecka z ASD jest tak, z innymi też, ale dzisiaj tematem są nasze dzieciaczki autysie i jak my to słodko sobie czasami mówimy, tu chodzi o to, że w momencie, kiedy mózg dziecka ma jakby na szali decyzję zaopiekować się albo zareagować na bardzo silne bóle brzucha, na nieszczelność jelit, na wybiórczość pokarmową i jeszcze inne cuda, a na drugiej to, czy dziecko będzie mówiło, to wyobraźcie sobie, że mózg w pierwszej kolejności będzie podejmował decyzję, aby zająć się tą pierwszą sferą, tym prymarnym funkcjonowaniem dziecka, jakim jest ból brzucha albo właśnie nieszczelność jelit. I w momencie, kiedy my zadziałamy właśnie na tą nieszczelność jelit, poprawimy perystaltykę i wszystko inne i dziecko... ta jego podstawa funkcjonowania organizmu się polepszy, to poprawi się także jego zachowanie, dlatego że mózg będzie mógł zająć się czymś innym, tak? Właśnie na przykład rozwojem poznawczym w jakimkolwiek aspekcie. Natomiast dopóki się to jakby nie uspokoi i dziecku ciągle będzie doskwierał ból brzuszka i wszystkie inne takie rzeczy, nie ma szans na jakikolwiek inny rozwój. I właśnie te suplementy i różne podawane produkty biomedyczne, one właśnie na to wpływają, ale nie leczą autyzmu. Zgadzam się, że ich oddziaływanie rzeczywiście poprawia funkcjonowanie dziecka, niemniej jednak powtarzam raz jeszcze, nie ma leku na autyzm, a nie ma leku na autyzm z tej prostej przyczyny, że my nie znamy, moi drodzy, nie mamy pewności do żadnej z hipotez, które mówią nam o tym, że ewentualnie ta czy inna rzecz może wpływać i wywoływać w 100% autyzm u dzieci. Więc dlatego nie ma leku, bo my nie mamy pewności co do przyczyny, która działa na to, że u dziecka pojawia się po prostu autyzm, tak? Te zaburzenia rozwoju, żeby to jakby było jasne dla wszystkich. Moi drodzy, pierwsze sygnały autyzmu albo zachowań ze spektrum autyzmu u dziecka pojawiają się przed 3 rokiem życia. Zdarza się oczywiście tak, że już w okresie niemowlęctwa rodzice zauważają, że ich dziecko rozwija się nieco inaczej. Szczególnie ci rodzice, moi drodzy, w statystykach jakby to wychodzi, którzy mają starsze dziecko, które rozwijało się prawidłowo i nagle w rodzinie pojawia się kolejne dziecko i jakby rodzice porównują sobie poziom rozwoju tego pierwszego dziecka do rozwoju tego młodszego dziecka i sobie mówią, kurczę, Asia to już siedziała jak miała 6 miesięcy, a Kuba ma 9 i nadal nie siedzi. Albo
Aśka by nas zagadała, jak miała 8 miesięcy. Ciągle było bebebe, mama, język jej się ciągle ruszał w tej buźce. A Kuba nadal nic nie mówi, a ma 12 miesięcy, a nawet dźwięku z siebie nie wydaje. Więc jakby takie kwestie rodzice zaczynają dostrzegać i stwierdzają, że potem jak już jest dziecko trafia w diagnozę, tak, w proces diagnostyczny, to wychodzi to w trakcie wywiadu, że rzeczywiście te kamienie milowe w aspekcie rozwoju motorycznego i werbalnego były zdecydowanie opóźnione, albo pewne w ogóle się nie pojawiły, tak? I o ile, moi drodzy, w wieku 6 miesięcy u dziecka, czy w wieku 8 miesięcy u dziecka, dlatego że nie siedzi, nie postawimy diagnozy spektrum autyzmu, ale jest to dla nas znak, żeby takie dziecko obserwować, tak? Bo to mogą być różne przyczyny tego, że to dziecko po prostu nie siedzi. To nie jest od razu objaw tego, że dziecko ma spektrum autyzmu. Nawet jeżeli dziecko, moi drodzy, nie reaguje na swoją mamę wzrokiem czy słuchem, nie odwraca główki, nie uśmiecha się, czy nie reaguje oczkami, być może tam są inne deficyty, na przykład organiczne, i niekoniecznie będzie to autyzm. Niemniej jednak takie objawy, o których sobie za chwilę powiemy, mogą być, a inaczej, one są powodem do tego, aby dziecko baczniej i pilniej obserwować, być może szybciej udać się do specjalisty na jakąś konsultację, żeby ktoś to dziecko zobaczył, poobserwował, żeby nas w jakiś sposób ukierunkować. Moi drodzy, ważne takie informacje statystyczne są takie, że rodzice właśnie te pierwsze objawy, niepokojące objawy u swoich dzieciaczków obserwują między pierwszym a drugim rokiem życia, ale do specjalisty, jakiegoś diagnosty, to dziecko trafia w przedziale 20-27 miesiąca swojego życia. I uwaga, tylko u 10% dzieci spektrum autyzmu czy autyzm stawiany jest na pierwszej wizycie takiej diagnostycznej. Także jakby nie ma co do tego wątpliwości, że jest tam autyzm. Ja osobiście nie jestem pewna, czy to mądre jest, aby na pierwszej wizycie stawiać taką diagnozę, ale tak się dzieje w 10% przypadków. U 90% tych dzieci, u których później jakby stawiana jest taka diagnoza, te dzieciaczki otrzymują skierowanie na konsultacje do innych terapeutów, do innych lekarzy, do innych specjalistów, albo też rodzice podają, że słyszą podczas tej pierwszej wizyty, że proszę się nie przejmować, on ma jeszcze czas, nie ma co przesadzać. Wolniej się rozwija, będzie wszystko dobrze. No i to jest oczywiście najgorsze z możliwych stwierdzeń, dlatego że odbiera się dziecku, ale też rodzicom, szansę na polepszenie funkcjonowania dziecka. Wydłuża się ten czas dotarcia do specjalisty, który mógłby wesprzeć rozwój właśnie dzieciątka. Pamiętajmy też o tym, że przeciętnie między pierwszą wizytą, czy to u lekarza pediatry, czy u jakiegoś innego specjalisty, do momentu wystawienia diagnozy średnia statystyczna podaje 2 lata. To jest bardzo, bardzo długo. Ale my jako specjaliści wiemy, że nawet jeżeli ten proces diagnozy trwa 2 lata, teraz my już wiemy, że jest to zdecydowanie szybciej, na szczęście, to dziecko nie może zostać zapomniane, tak? Już wtedy jako terapeuci musimy oddziaływać na dziecko. O ile to dziecko nie trafia do gabinetu, to my jako pedagodzy, logopedzi, psycholodzy i wszelkie inne specjalizacje terapeutyczne możemy ukierunkować pracę rodziców, tak? Dać zalecenia do domu, jak mogą wesprzeć rozwój swojego dziecka, bez względu na to, jaka ta diagnoza za chwilę będzie. Ale już wtedy dziecko trafia w takie oddziaływania terapeutyczne, które zdecydowanie zwiększą mu szansę na oczywiście nie wyleczenie, tak, jeżeli będzie to spektrum, ale zdecydowanie na lepszy i szybszy rozwój tego dziecka. Moi drodzy, wielu specjalistów także sugeruje, aby wstrzymać się z diagnozą spektrum autyzmu u danego dziecka do ukończenia przez dziecko 3 roku życia. Czyli mówią tak, proszę wrócić do mnie, jak dziecko skończy 3 lata, ponieważ jego mowa czynna nadal się nie zakończyła. Rozwój tej mowy czynnej, czyli werbalizacji, się nie zakończył, no bo normatywnie jeszcze powinien trwać. I w domyśle jakby z tyłu głowy pojawia się zdanie, przecież to chłopczyk, ma jeszcze czas, a być może w rodzinie ktoś mówił później, nie ma się co przejmować. I znów, najgorsze, co może się przytrafić oczywiście dziecku, prawda? Diagnozę
stawia lekarz psychiatra na podstawie kryteriów diagnostycznych, które jakby obowiązują, ale także mogą się przyczynić inni specjaliści do wystawienia takiej diagnozy, ponieważ każdy specjalista zauważy coś innego, co przyda się w ogólnym kształcie całej diagnozy i o tym jakby nie możemy zapominać. Bo ja jestem pedagogiem, bo ja jestem psychologiem, bo ja jestem logopedą, oficjalnie nie wystawiam takiej diagnozy, ale zdecydowanie dużo możesz zauważyć w funkcjonowaniu takiego dziecka i powiedzieć, słuchajcie, ale jeszcze to, to i to jest u dziecka nieprawidłowe i to może sugerować również spektrum autyzmu. I to jest bardzo, bardzo istotne. Moi drodzy, nasilenie objawów zaburzeń autystycznych przedstawia się dokładnie tak, jak na tym wykresie. Ogólnie możemy potraktować to jako spektrum autyzmu, bo jak wiemy, już niedługo takie nazewnictwo będzie nas obowiązywać. Niemniej jednak te najsłabsze, najdelikatniejsze, a jednocześnie najlepsze funkcjonowanie we wszystkich tak naprawdę aspektach mają dzieci, u których stawiamy dziś diagnozę zespołu Aspergera, prawda? Następnie tak po środku mamy dzieciaczki, u których stawiamy, czyli ten rozwój bywa taki różny, taki na szali, taki nierówny też troszeczkę. Autyzm, czyli te dzieci, u których dziś stawiamy diagnozę autyzmu atypowego, zaburzeń hiperkinetycznych z niepełnosprawnością intelektualną i jakby najgorszy przebieg całego zaburzenia, czyli tych deficytów jest zdecydowanie więcej, mamy w przypadku autyzmu i zespołu Retta. I znowu, moi drodzy, to wcale nie jest tak, że dziecko z autyzmem to jest to dziecko najniżej funkcjonujące, bo my doskonale wiemy, że tak nie jest, bo mamy dzieci z autyzmem, które funkcjonują fantastycznie, które uczęszczają do absolutnie szkół ogólnych, tak? Nie muszą znajdować się w szkołach specjalnych, bo one naprawdę świetnie sobie radzą, a w wielu przypadkach są ich procesy poznawcze są lepsze niż niejednego rówieśnika w klasie, tak? Bywa, tak? Więc nie można jakby naklejać etykiety, że jak autyzm to najniżej funkcjonujące dziecko, bo my jako specjaliści wiemy, że tak po prostu nie jest. Niemniej jednak z punktu widzenia rozkładania się tych różnych deficytów, nasilania ich albo ilości są zespół autyzm i zespół Retta są w tej powiedzmy strefie czerwonej, nawiązując do stref covidowych. Moi drodzy, i teraz mamy dwie klasyfikacje, według których stawiamy diagnozy, tak? Pierwsza, która obowiązuje nas, Polaków, czyli ICD-10, jest to klasyfikacja stworzona przez Światową Organizację Zdrowia, czyli przez WHO. Jeszcze nas ona obowiązuje i według ICD-10 autyzm jest traktowany i opisywany jako całościowe zaburzenie rozwoju, tak? Które jakby w diagnostyce ma się pojawić wtedy, kiedy deficyty u dziecka czy nieprawidłowy rozwój występuje przed 3 rokiem życia. Ale oczywiście od każdej zasady są jakieś wyjątki i dokładnie tak samo jest również w tej klasyfikacji, bo o ile mamy klasyfikację całościowe zaburzenia rozwoju i ona jest rozpatrywana literką F.84, taki jest symbol w klasyfikacji chorób i zaburzeń ICD-10, to znowu mamy różne podtypy, które mają swoje numerki i jakby swoją charakterystykę. I kilka dosłownie zdań o każdej z tych charakterystyk, z tych jakby podgrup czy podtypów. Autyzm wczesnodziecięcy. Ten stawiamy, jeżeli u dziecka obserwowane są zachowania z triady zachowań autystycznych, czyli ze wszystkich trzech aspektów. A więc dziecko ma deficyty zarówno w aspekcie komunikacyjnym, w zachowaniach, a także w relacjach społecznych i te deficyty są dostrzegalne przed 3 rokiem życia. I moi drodzy, żeby była jasność, w triadzie zachowań autystycznych, to co ja ciągle powtarzam, tam jest milion różnych opisanych jakby cech charakterystycznych, ale to nie oznacza, że te milion cech występują wszystkie u jednego dziecka, bo tak nie jest. Występuje kilka z nich i my mamy, stawiając diagnozę, mamy pewne jakby kryteria do spełnienia, wystawiając taką diagnozę. My wiemy, że w triadzie mamy
trzy worki, czy jakby trzy worki deficytowe. Zachowania społeczne, relacje społeczne, zachowanie i komunikacja. W każdym z nich są określone cechy, ale z punktu widzenia diagnozy wiemy, że z worka komunikacyjnego ma się pojawić to, to i to. Z zachowań społecznych czy relacji społecznych ma być to, to, to i to. I komunikacji to i to. To jest wyznaczone, opisane i tak dalej. W związku z tym my bierzemy takie rzeczy pod uwagę. Oczywiście z punktu widzenia funkcjonowania dziecka, znowu będzie to różnie. Ilość i jakość tych deficytów będzie u każdego z tych dzieci różna. Jeśli chodzi o autyzm atypowy, który dzisiaj również wystawiamy taką diagnozę, tutaj różnica między tym pierwszym autyzmem wczesnodziecięcym polega na tym, że wczesnodziecięcy autyzm, te cechy muszą wystąpić, czy deficyty, przed trzecim rokiem życia. W autyzmie atypowym mogą wystąpić po trzecim roku życia i nie obejmują wszystkich aspektów triady zachowań. Może być tak, że któryś z tych aspektów jest pominięty, to znaczy, że dziecko może nie mieć w ogóle deficytów komunikacyjnych, na przykład, ale już ma problemy z zachowaniem i ma również deficyty w relacjach społecznych. Niemniej jednak tam jest różne nasilenie tych poszczególnych cech i mówi się również o tym, że ten autyzm atypowy jest, moi drodzy, powiązany z występowaniem zaburzeń genetycznych. Na dziś jeszcze operujemy takimi nazwami. Jeśli chodzi o zespół Retta, ten głównie dotyczy oczywiście dziewczynek, jest uwarunkowany genetycznie i wiąże się z mutacją genu MECP2. I w większości przypadków u dzieci, u których się stwierdza właśnie ten zespół Retta, zazwyczaj dostrzegalna jest niepełnosprawność ruchowa oraz ograniczone możliwości komunikacyjne z otoczeniem. U tych dzieciaczków dostrzegalna jest bardzo wyraźnie dyspraksja, czyli ta niezdolność takiego sekwencyjnego, linearnego wykonywania różnych aktywności, czyli coś po kolei, żeby osiągnąć cel. Bardzo często również stwierdzana jest apraksja, tak? I ta dyspraksja, czyli właśnie niemożność tych sekwencyjnych czynności, jest połączona ze stereotypowymi takimi ruchami w obrębie głównie kończyn górnych. Kolejnym podtypem w całościowych zaburzeniach rozwoju są inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, które występują między drugim a czwartym rokiem życia dziecka, gdzie dziecko, które neurotypowo się rozwijało do tego, powiedzmy, drugiego czy trzeciego roku życia, nagle pojawia się u niego regres, czyli dziecko przestaje mówić, zaczyna się izolować i rodzice ewidentnie widzą, że dziecko zatraca umiejętności, które już jakby nabyło. Wreszcie mamy zaburzenia hiperkinetyczne. Tutaj towarzyszy również niepełnosprawność intelektualna i ruchy stereotypowe, ale nadal jest to traktowane jako całościowe zaburzenie rozwoju. I wreszcie mamy zespół Aspergera, czyli tą najłagodniejszą formę całościowych zaburzeń rozwoju, tego autyzmu tak naprawdę. Tutaj głównym objawem są trudności w nawiązywaniu i podporządkowaniu się takim relacjom międzyludzkim. I moi drodzy, do pewnego czasu było powiedziane, że w przypadku zespołu Aspergera mowa rozwija się prawidłowo, ale my doskonale wiemy, że ta mowa nie rozwija się prawidłowo u tych dzieci, bo przynajmniej występuje u tych dzieciaków opóźniony rozwój mowy, który oczywiście potem z czasem jest nadganiany, dziecko wyrównuje te deficyty. Niemniej jednak błędne było myślenie, że w przypadku zespołu Aspergera mowa przebiega absolutnie prawidłowo, bo my wiemy, że tak po prostu nie jest. Moi drodzy, w przypadku dzieci z zespołem Aspergera funkcje poznawcze zazwyczaj przebiegają prawidłowo. Często u tych dzieciaczków dostrzegalna jest znowu taka troszeczkę dyspraksja, taka niezdarność nawet bardziej, a w późniejszym wieku ich życia, kiedy stają się nastolatkami, kiedy one coraz bardziej dostrzegają to, że troszeczkę inaczej funkcjonują niż społeczeństwo, niż ich rówieśnicy. Jednocześnie rówieśnicy dostrzegają pewne deficyty tego dziecka z ZA i zaczynają izolować się od właśnie osoby z takim zaburzeniem, a to z kolei będzie wpływało na takie deficyty psychiczne u dziecka. Często u tych dzieci pojawiają się właśnie w tym wieku młodzieńczym różnego typu depresje albo jakieś incydentalne problemy psychiczne.
psychotyczne. I ostatni z podtypów to inne całościowe zaburzenia rozwoju. Jak nie wiedzą, co wpisać, to po prostu to wpisują. Druga klasyfikacja, moi drodzy, to klasyfikacja DSM-5, to jest klasyfikacja amerykańskiej klasyfikacji chorób i zaburzeń. I tutaj mamy ogólnie stwierdzone zaburzenie ze spektrum autyzmu. I my wiemy, że od stycznia 2022 roku WHO zmienia klasyfikację ICD-10 na ICD-11 i tam już nie będziemy mieli zespołu Retta i wszystkich innych podtypów, o których wspomniałam, tylko przejdziemy na kod, który w diagnozie będzie oznaczał zaburzenia ze spektrum autyzmu, co sprawi, że między innymi z tej klasyfikacji zginie również zapis zespołu Aspergera. I oczywiście wielu specjalistów, szczególnie tych praktyków, zastanawia się, czy to rzeczywiście mądre, czy to nie jest krzywdzące właśnie w stosunku do tych dzieci wysoko funkcjonujących. Bo mając przed sobą całość, mając przed sobą dwie diagnozy, zaburzenie ze spektrum autyzmu, gdzie mamy dziecko, które bardzo nisko funkcjonuje, które ma niepełnosprawność intelektualną, a po drugiej stronie mamy dziecko, które również ma diagnozę zaburzenie ze spektrum autyzmu i ewidentnie funkcjonuje jak dziecko z dzisiejszym zespołem Aspergera, czy to nie jest krzywdzące pod względem nazewnictwa dla tych dzieci. Ale jakby to nie jest czas na rozważanie dzisiaj tej kwestii, ale zachęcam do zastanowienia się nad tym, jakie to będzie miało konsekwencje dla dzieci, ale także i dla rodzin tych dzieci. Moi drodzy, dla mnie dzisiaj jest też ważne, aby Wam powiedzieć o tym, że w aspekcie kryteriów diagnostycznych stworzonych czy realizowanych przez ICD-10 jeszcze dzisiaj, oni w tej klasyfikacji jakby zawarli taki szczegółowy plan, rozpiskę tego, że diagnozę tego autyzmu stawiamy wtedy, kiedy dziecko ma definitywnie zaburzenia z triady zachowań autystycznych, tak? Tą sztywność w tych trzech workach tej triady. Natomiast DSM-5, oni też mówią, że rzeczywiście u dzieci powinny występować jakby zakłócenia czy zaburzenia z tej sfery triady zachowań autystycznych, z tym, że różnica polega też na tym, że w ICD-10 musi to wystąpić przed trzecim rokiem życia, a DSM-5 mówi, że wcale niekoniecznie, bo właśnie nawet te deficyty mogą wystąpić później, a mimo to możemy postawić dziecku diagnozę, że dziecko ma spektrum autyzmu. Moi drodzy, bardzo ważnym elementem również w tym kryterium amerykańskim jest to, że oni uwzględniają zaburzenia w obrębie profilu sensorycznego, tak? A my doskonale wiemy, że w przypadku dzieci ze spektrum autyzmu aż 99% tych dzieci w mniejszym lub większym stopniu te zaburzenia sensoryczne ma. Także dzieci z zespołem Aspergera, które bardzo wysoko funkcjonują, a mimo to również mają te deficyty sensoryczne. I DSM-5 to uwzględnia, a ICD-10 nie. Kolejna taka zmiana, która jest wprowadzona przez Amerykanów, to to, że zaburzenia ze spektrum autyzmu można łączyć z innymi deficytami, z takimi zaburzeniami współwystępującymi. U nas zaczyna się spotykać takie diagnozy, że autyzm połączony jest z czymś, tak? Nie ma tego dużo, ale już się zaczyna jakby pojawiać to na rynku diagnostycznym, a w przypadku Amerykanów jest to jakby normą. Oni twierdzą, że na przykład przy autyzmie często występuje ADHD albo zaburzenia odżywiania i oni to uwzględniają w tych swoich diagnozach dziecięcych. Moi drodzy, ciekawostką jest też to, że Amerykanie uważają, że aż 70% dzieci z autyzmem, czyli z tym spektrum autyzmu według nich, występuje co najmniej jedno zaburzenie współwystępujące, a w przypadku 40% dzieci z diagnozą spektrum autyzmu występują dwa lub więcej zaburzeń współtowarzyszących. I to zaburzenie współtowarzyszące w Ameryce, ono jest uwzględniane na piśmie właśnie przy diagnozie. I w momencie, kiedy mamy autyzm i dostrzegalne również cechy ADHD, diagnoza będzie brzmiała ADHD związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Co dla osoby, która będzie pracowała z takim dzieckiem, daje informację, że pracujemy nie tylko nad zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale także związanymi z ADHD. I u nas, tak jak powtarzam jeszcze raz, w Polsce zaczynają się również pojawiać takie nazewnictwa jakby. Moi drodzy, ICD-10
przejdzie do historii. Natomiast na rynku pojawi się ICD-11, które będzie traktowało autyzm jako spektrum autyzmu. Zmienią się określenia, zmienią się numerki, literki, ale także same brzmienia diagnoz, bo między innymi będziemy mogli wystawić diagnozę na przykład zaburzenie ze spektrum autyzmu z zaburzeniami rozwoju intelektualnego i z zaburzeniami czynnościowymi. Bardzo poszerzone będą te nazewnictwa, które będą zawierały dużo więcej informacji tak naprawdę niż sam autyzm na przykład wczesnodziecięcy dzisiaj. Będą zawierały takie informacje, które nakierują terapeutów na największe problemy tego dzieciątka z spektrum autyzmu. I może to dobrze, może nie. Na pewno spotkamy się na pogaduchach, jak już wejdzie ta, miejmy nadzieję, ta nowa klasyfikacja. Dziś daję to pod wasze rozważanie, pod zastanowienie się nad tym, co to zmieni właśnie z punktu widzenia funkcjonowania dziecka, ale także i rodziny. Czy to dobrze, czy to źle, okaże się na pewno w praktyce. Natomiast my dziś możemy się nad tym jakby zastanowić, tylko rozważając. I moi drodzy, kamienie milowe, zarówno w rozwoju motorycznym, jak i werbalnym, są to takie umiejętności, które dziecko neurotypowe powinno osiągać według określonego jakby czasu, tak? Bo jest to takie etapowe, narastające, tak? Od bardziej takich prymarnych funkcji do bardziej złożonych, na bazie rozwoju i nieustannego zdobywania doświadczenia. I my to wiemy jakby. Niemniej jednak, z punktu widzenia stawiania diagnozy i doszukiwania się cech autyzmu u dziecka, jest to dla nas bardzo, bardzo istotne. Dlaczego? Dlatego, że na początku, kiedy mamy maleństwo 3, 4, 6, 8 miesięczne, ciężko nam postawić diagnozę, czy na pewno będzie to spektrum autyzmu. Ale to, co powiedziałam już wcześniej, analizując normy rozwojowe, że dziecko nie siedzi, że się nie przewraca, że nie ma pełzania, że nie ma raczkowania, a może 12 miesiąc życia dziecko w ogóle kiepsko siedzi, tak? Albo nie pojawiają się te normatywne etapy rozwoju mowy. O ile nie nazywamy tego, że to już na pewno spektrum autyzmu, to włącza nam się czerwona lampka i szukamy konsultantów, którzy powiedzą nam, co może być ewentualną przyczyną. O ile zobaczymy takie deficyty w aspekcie rozwoju fizycznego, będziemy, czy motorycznego, jakbyśmy to nazwali, pilnie powinniśmy udać się na konsultację do fizjoterapeuty. I moi drodzy, z przykrością stwierdzam, że niekoniecznie pediatra da nam dobry kierunek jakby podążania, co dalej robić, ponieważ czasami mam wrażenie, nie obrażając i uwłaczając absolutnie żadnemu lekarzowi, bo pełen szacunek dla nich, niestety jest troszeczkę tak, że oni pewnych rzeczy albo nie dostrzegają, albo ich nie chcą dostrzegać, albo nie chcą jakby niszczyć nadziei rodziców, nie wiem z jakiego powodu tak naprawdę, sama próbuję sobie to jakby wytłumaczyć. Niemniej jednak ci pediatrzy nie do końca analizują właśnie te kamienie milowe w rozwoju dziecka, tylko najczęściej rodzice słyszą, proszę poczekać, on ma jeszcze czas, wszystko jest ok. Natomiast fizjoterapeuta, szczególnie ten fizjoterapeuta, który jest jakby wykształcony w pracy z niemowlakami, czy to po Bobatach, czy to po Wojcie. Specjaliści, ja mam fantastyczne koleżanki, które się w tym specjalizują i mają niesamowitą wiedzę właśnie w tych aspektach. Wiem, że one są w stanie, ci specjaliści są w stanie powiedzieć, proszę się nie martwić, jest to problem na przykład z napięciem mięśniowym, albo jakieś inne coś tam, ale na pewno nie spektrum, tak? Poćwiczymy, wejdziemy w rehabilitację, będzie dobrze. Ale to jest czerwona lampka, gdzie zaczynamy szukać jakby interwencji i pomocy specjalisty i rozwiewamy pewne wątpliwości, albo potwierdzają się nasze jakby obawy. Niemniej jednak te kamienie milowe są takim momentem, obserwowanie ich albo brak ich występowania sprawia, że zaczynamy po prostu działać. I o tym znów można mówić. I teraz, moi drodzy, przechodzimy konkretnie do tego, co może rzeczywiście nas zaniepokoić i powiedzieć nam, udaj się do specjalisty.
skonsultuj swoje dziecko. Moi drodzy, tych rzeczy jest mnóstwo. I znowu, to nie o to chodzi, że u wszystkich naszych dzieciaczków, u których później pojawia się diagnoza spektrum autyzmu, wszystkie te objawy występują, bo przecież tak nie jest. Tak jak i w triadzie zachowań autystycznych, nie ma wszystkich cech czy wszystkich dysfunkcji u jednego dziecka. To są tylko rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, jak ma się dziecko i jakby z... Te rzeczy, o których teraz sobie będziemy mówić, mogą nas pokierować jakby dalej, albo zwrócić uwagę na to, że być może powinnam poprosić kogoś o konsultację. Choćby to, że dziecko nie uśmiecha się na widok swojej mamy, tak? Do końca trzeciego miesiąca życia. To jest niepokojące, ale to wcale nie oznacza, że to jest autyzm, bo to mogą być problemy na przykład ze słuchem albo ze wzrokiem i to też trzeba skonsultować. Brak reakcji wyciągania rączek do bliskich osób do końca szóstego miesiąca życia, co znaczy, że jak mama się nachyla nad łóżeczkiem i chce dzieciątko wziąć na rączki, to ono broni się, płacze, wygina, żeby broń Boże go nie dotykać. Przed każdą kąpielą, przed każdą jakąś wyjściem na dwór na przykład, jest dokładnie podobna histeria. Ale to wcale nie oznacza, że to jest autyzm. Być może są to zaburzenia sensoryczne, silne zaburzenia sensoryczne. Brak zainteresowania nową zabawką do końca szóstego miesiąca życia. Moi drodzy, naturalną rzeczą rozwojową dziecka jest ciekawość. Dziecko chce i sprawdza, eksploruje świat, chce poznawać świat, bo to jest jakby taka pogoń do rozwoju. I w momencie, kiedy u dziecka nie obserwujemy zainteresowania zabawkami, a wręcz w ogóle brak reakcji na jakąkolwiek nową zabawkę, to bywa niepokojące i to też trzeba, moi drodzy, skonsultować, bo może to nie jest autyzm, może jest to niepełnosprawność intelektualna albo jeszcze coś innego. Brak gaworzenia do końca dziewiątego miesiąca życia, gdzie oczywiście brak tego gaworzenia znów nie jest tylko objawem cech autystycznych, ale może być to też takie wyjście do stwierdzenia innych zaburzeń związanych z rozwojem mowy, ale warto znów to jakby skonsultować. Brak takich reakcji mimicznych i wszystkiego tego, co się dzieje z takim przekazem niewerbalnym u dziecka, również bywa niepokojące, bo dziecko, pamiętajmy, taki maluszek, naprawdę 3-miesięczny, jest w stanie się do nas uśmiechnąć, czy zrobić jakiś grymas na twarzy. Brak czegoś takiego jest sygnałem niepokojącym. Następnie brak gestów wskazywania palcem do 10 miesiąca życia, czyli dziecko nie pokazuje paluszkiem kompletnie nic. Brak reakcji na imię do 10 miesiąca życia i znów, to może być również problem ze słuchem. Brak pierwszych słów do 12 miesiąca życia. I moi drodzy, tu nie chodzi o to, że dziecko ma nam glebać, ale w momencie, kiedy nie było gaworzenia, a potem nagle nie ma żadnych słów, no to tutaj trzeba już naprawdę poprosić choćby o konsultację z neurologopedą, tak? Dlaczego tak się dzieje? Znaleźć przyczynę, czemu moje dziecko w ogóle nie wydobywa z siebie dźwięków, albo są to dźwięki, które zupełnie jakby nie jestem w stanie powtórzyć, scharakteryzować, czy zupełnie nic nie znaczące. Brak kontaktu wzrokowego, gestów wskazywania palcem i wspólnego pola uwagi, jeżeli w ogóle nie występuje, to jest to już naprawdę bardzo, bardzo niepokojące. Moi drodzy, to wspólne pole uwagi, ono się kształtuje też w pierwszym roku życia. W momencie, kiedy mama idzie z dzieckiem na spacer, i ma dziecko w wózeczku, tak? I nagle mama mówi: Krzysiu, zobacz samolot, jak mu się światełko świecą. I mama na niebo pokaże palcem, a chłopczyk nie zareaguje, w ogóle się nie zastanowi, nie skieruje główki w kierunku, który mama pokazuje. To znaczy, że nie ma wspólnego pola uwagi. Między innymi, to jest jeden jakby taki przykład tylko. Niemniej jednak to jest niepokojące, dlatego że dziecko powinno zareagować na taki komunikat. Nawet jeżeli go nie interesują samoloty, ale prozodia, z jaką mama mówi do dziecka, chce go zainteresować mocno, a dziecko mimo to na to nie zareaguje, jest to niepokojące. W momencie, kiedy dziecko nie rozumie zakazu typu nie wolno, albo brawo, ślicznie się przewróciłeś, nie ma jakiejś reakcji mimicznej u dziecka, to również jest niepokojące. Niski poziom sprawności motorycznych. I tutaj, moi drodzy, chodzi właśnie o to nie zdobywanie tych poszczególnych kamieni milowych albo zdecydowanie przesunięcie tych etapów motorycznych. Czyli właśnie na przykład bardzo późne siedzenie, osiągnięcie tej zdolności siadania, czy bardzo długie
na przykład raczkowanie i brak chęci do wstania albo do chodzenia, tak? Oczywiście tam możemy mnóstwo rzeczy jeszcze poobserwować, takich sensorycznych nawet, tak? Czy piąstki są złożone mocno, tak? Czy dziecko nawet jak zaczyna chodzić, to chodzi na paluszkach i tak dalej, i tak dalej. Ja, moi drodzy, ponieważ mieszkam za granicą, nie ponieważ, tylko mieszkam za granicą, jak dobrze wiecie. Często jak chodzę sobie po parku, po lesie, gdziekolwiek indziej, takie skrzywienie zawodowe, po prostu obserwuję dzieciaki, które napotykam na swojej drodze. I w ostatnim czasie miałam taką możliwość zaobserwowania dziecka, na moje oko dziewczynka około 3-3,5 roczku, słuchajcie, chodząca na palcach, ale tak ewidentnie na palcach, że jak baletnica. I widać, że kompletnie nic się z tym nie robi, bo ja tą dziewczynkę ciągle jakby spotykam. I ja nie wiem, bo nigdy nie rozmawiałam z rodzicami, z tą dziewczynką też nigdy nie rozmawiałam, ale widzę, jak się zachowuje, jak ucieka, jak krzyczy rodzicom i widać, że jakby nic się z tym dalej nie dzieje. Natomiast to chodzenie na tych paluszkach po prostu porażające. Ja nie chcę wiedzieć, jak krótki już teraz jest Achilles. No, będzie to dziecko miało duże, duże problemy. Nawet jeżeli nie rozwojowe, to sensoryczne i takie motoryczne, naprawdę bardzo, bardzo poważne. Moi drodzy, kolejny zestaw takich niepokojących objawów to schematyczne, powtarzające się zabawy, uwaga, w samotności, gdzie rodzice obserwują, że dziecko w ogóle nie zwraca uwagi na rodzeństwo, czy to młodsze, czy to starsze. Nie chce się bawić ani z mamą, ani z tatą. Siada sobie gdzieś tam w kąciku, może coś do siebie, wydaje jakieś dźwięki, ale generalnie bawi się ciągle tak samo, tak? Nawet jeżeli ma 50 różnych aut, to nie używa wyobraźni, żeby bawić się w coś innego, tak? Robić jakieś wiraże, garaże, jeździć tu z powrotem, tylko cały czas bawi się w ten sam jeden sposób. I to wcale nie musi być kręcenie kółkami. Może, ale nie musi. Być może jest to układanie w szeregi te auta. Być może jest to zabawa, która polega tylko na tym, że dziecko bawi się tym autem i na przykład przejeżdża sobie autkiem po krawędzi sofy w prawo, do przodu, do tyłu i się obserwuje sobie to autko, jak ono sobie tak przejeżdża na wysokości jego wzroku. Być może tak to wygląda. Różnie te zabawy u dzieci wyglądają. Następnie długie fazy płaczu i krzyku oraz labilność emocjonalna, czyli rodzice tak naprawdę nie wiedzą. Tu się śmieje, pięknie się bawi niby, a nagle wpada w taką furię i w taki płacz, że nie wiadomo, jak go uspokoić, a przede wszystkim nie wiadomo, dlaczego tak się dzieje. I rodzice, trudno, nie są w stanie tego sobie w żaden sposób wytłumaczyć, ale potem w wywiadach zgłaszają, że to się notorycznie powtarza i to ich zaniepokoiło, bo nigdzie nie mogli z tym dzieckiem wyjść, bo nie wiedzieli, kiedy może się zadziać taka histeria. Zachowania agresywne i autoagresywne, różne przejawy tego są. Od tego, że dziecko, u którego potem stwierdza się spektrum, na przykład robi krzywdę swojej młodszej siostrze, tak? Takiej na przykład 13 czy 15 miesięcznej, gdzie na przykład z całej siły wkłada palce do oczu tej swojej siostrzyczce, albo ją gryzie, albo szczypie, albo siebie łapie za włosy i z całej siły ciągnie, czy uderza główką na przykład o ścianę albo o podłogę, albo gryzie się w jedno miejsce, albo obgryza paznokcie do krwi, albo zdrapuje stróbki do krwi. Różne te rzeczy bywają. Albo podchodzi do rodzica i na przykład jest w stanie go ugryźć w pupę od tyłu, albo uszczypnąć. I to się zdarza notorycznie i to są przejawy właśnie agresji i autoagresji, co trzeba znowu skonsultować, choćby pod kątem sensorycznym. Na przykład. Następnie, moi drodzy, stereotypy i manieryzmy ruchowe, co przejawia się takimi powtarzalnymi się pewnymi zachowaniami. I znowu, tych zachowań jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Można powiedzieć, że u każdego dziecka inne. Ale takie najpopularniejsze, które wynikają z obserwacji i z wywiadów, to takie, że dziecko na przykład ciągle trzepie rączkami, tak? Na wysokości oczków swoich. Albo wprawia w ruch wirowy różne przedmioty, czy to właśnie kółka samochodu, czy monety, czy jakiekolwiek inne rzeczy, te spinery nieszczęśliwe, nieszczęsne, które dziecko będzie uwielbiało i ciągle nim kręciło. Następnie
to, że dziecko będzie cały czas w ruchu, nie będzie w stanie usiedzieć nawet chwili na miejscu, albo chodzenie właśnie na palcach. Inne takie odruchy, które będą się powtarzały regularnie, będą takim objawem bardzo niepokojącym. Następnie, moi drodzy, rutyna i potrzeba schematu działania, tak? Czyli dziecko musi mieć zaplanowane, co po kolei będzie się wydarzać w danym dniu albo w danej chwili, bo w przeciwnym razie, kiedy nastąpi jakaś zmiana planów, o której ono nie zostało poinformowane, może być taka draka, że dziecko nie jako rodzic nie będzie w stanie, ta mama czy tata, uspokoić, w żaden sposób po prostu ogarnąć tego dzieciaczka. Choćby to, że na przykład idą do przedszkola i dziecko zawsze idzie tą samą trasą, tym samym chodnikiem. I ono doskonale wie, że za tą zieloną bramą jest ten durny pies, który tak głośno szczeka, że na początku dziecko się go bało, ale już się tak przyzwyczaiło, że ten pies i tak będzie szczekał, że jakby zaakceptował tak daną sytuację. Następnie idzie dalej i wie, że w tym białym domku to ciągle rano słychać, jak tam ktoś gra na pianinie, tak? I znowu się do tego dziecko przyzwyczaiło. I nagle, mimo że jakieś takie niekorzystne bodźce mogą zadziałać, to dziecko jakby zaakceptowało już tą drogę, przyzwyczaiło się do niej i nie jest dla niego stresująca, jest taką normą dla niego, taką rutyną, bo ono dla niego jest przewidywalne. Tam będzie szczekał pies, tu będzie słychać pianino i wreszcie będzie moje przedszkole. Ale w momencie, kiedy właśnie nie wiem, pękła rura i droga jest zamknięta, nie wolno tamtędy przejść, bo jest rozkopane, bo służby tam pracują i nagle mama musi przejść zupełnie inną drogą do przedszkola. Co się dzieje? Dzieje się panika, dlatego że dziecko nie jest w stanie przewidzieć, co go po drodze spotka. Będzie się tak bało właśnie tej niespodziewalności, tego, czego nie jest w stanie przewidzieć. Więc takie rzeczy są po prostu, jakby muszą być wychwytywane. Następnie brak zabawy naśladowczej, czyli działa w schemacie, robi ciągle tak samo, bez wykorzystywania wyobraźni. To, co mówiłam przy tych powtarzających się zabawach w samotności. Wreszcie wąskie i intensywne zainteresowania czymś jednym. I znów można by było wymieniać. Różnie to bywa u tych dzieciaczków. Niemniej jednak rodzice dostrzegają, że nie jesteś w stanie go niczym innym zainteresować, tylko tym jednym konkretnym. Na przykład tylko książki, albo tylko klocki, albo tylko samochody. I absolutnie nie wchodzi w grę żadna inna możliwość jakiejś interakcji czy innej zabawy. Pojawiająca się gwałtownie bardzo często uboga dieta i wybiórczość pokarmowa. I rodzice się jakby wtedy bardzo niepokoją i zastanawiają, dlaczego tak się dzieje, że jejku, jadł banany, jadł jabłka, jak marchewkę, a teraz nagle nie ma mowy, że zje jakikolwiek owoc czy warzywo. I też to zgłaszają. Może pójdą najpierw tylko do dietetyka, tak? Bo nic innego nie dostrzegą, ale to też już dobrze, bo też już trafiają jakby pod oko kogoś, kto ewentualnie może coś zaobserwować. Moi drodzy, następnie takim objawem może być na przykład wpatrywanie się w jeden punkt przez dłuższy czas. I to może być na przykład, dziecko może usiąść sobie przy parapecie, oprzeć się i patrzeć się tak naprawdę nie wiadomo gdzie. Albo wpatruje się w pokoju w zegar, we wskazówki zegara. Albo w bęben, jak się pierze pranie w pralce, bęben od pralki. Czy wycieraczki samochodowe. Różne takie punkty dziecko sobie obiera i może spędzać, patrząc się w ten dany punkt, bardzo, bardzo długo. Nadmierne takie przywiązanie do takich przedmiotów codziennego użytku i takie gwałtowne reakcje typu płacz, rzucanie się, krzyki, kopanie na przykład, w momencie, kiedy tych przedmiotów nie może użyć. Czyli przykład może być taki. Dziecko jest mega przywiązane do swojej podusi, do konkretnego obleczenia na tej podusi i w domu ciągle tą poduszkę ze sobą szarpie, nosi, gdzie się tylko da, ciągle z tą poduszką jest, ale kiedy na przykład, nie wiem, mama nagle jedzie gdzieś tam do sklepu i mówi, nie zabierasz tej poduszki, bo ja nie będę niosła zakupów, ciebie i jeszcze twojej poduszki, więc ją zostawiamy i wtedy dziecko wpada w panikę, dlatego że jest bardzo przywiązane właśnie do tej konkretnej jednej poduszki czy do tego konkretnego obleczenia na tą poduszkę. Mama wtedy mówi, że Jezu, muszę wyprać tą poduszkę tylko wtedy, jak ona jest w przedszkolu, bo inaczej będzie dramat, jak zobaczy, że tego obleczenia na tej poduszce nie ma. Moi drodzy,
następnie nieadekwatne do sytuacji reakcje właśnie związane z tym schematyzmem i rutyną. To, co właśnie powiedziałam z tym przedszkolem. To może być krzyk, pisk, to może być ucieczka, to może być przewrócenie się na chodnik, kopanie, gryzienie, szarpanie i generalnie mnóstwo jeszcze różnych innych zachowań. Traktowanie rodziców bardzo instrumentalnie, czyli generalnie w ogóle mnie nie interesujesz, ale jesteś mi potrzebny do tego, żeby dać mi moją wodę, żeby dać mi mojego ulubionego batonika, więc dziecko ciągnie mamę, tatę za rękę i a jeszcze najczęściej nie ma narzędzia do komunikacji, bo jest niewerbalne, a żadnej alternatywnej komunikacji nie ma, no bo jakby nie ma takiej potrzeby, bo dziecko przecież nie ma żadnej diagnozy. W związku z tym dziecko łapie mamę, tatę za rękę, ciągnie pod ulubioną szafkę, pod ulubioną półkę, albo widzi, że na przykład jego ulubiony miś ktoś tam postawił gdzieś wysoko i sam nie sięgnie, więc ciągnie tą rękę mamy albo w kierunku rzeczy, albo po prostu do miejsca, gdzie to coś ulubionego się znajduje. Tak naprawdę nie zwracając w ogóle uwagi na to, że to jest mama, czy tata, czy ktoś tam jeszcze inny, bo potrzebuje tylko tej ręki swojej mamy, żeby uzyskać cel, czyli to, co potrzebuje. Wreszcie nietypowe i bardzo intensywne reakcje sensoryczne, różne na dźwięki, na zapachy, na różne faktury, na światło, na dotyk, na ruch. Generalnie w aspekcie właśnie zaburzeń sensorycznych, tak, że dziecko nie lubi być dotykane, nie chce być łaskotane, albo jest nadmiernie łaskotliwe. Dziecko, które bardzo przyjmuje dziwne pozycje ciała, typu skręcania, podpory, siadanie w literę W i takie inne rzeczy. I znowu, mnóstwo tego jest, natomiast niekoniecznie będzie to świadczyć znów o spektrum autyzmu, bo być może będzie to tylko albo aż dla niektórych rodziców zaburzenia sensoryczne, tak? Gdzie my wiemy, że około 10% dzieci neurotypowych ma takie zaburzenia, gdzie procesy poznawcze, poziom intelektualny u tych dzieci jest absolutnie w normie, niemniej jednak zaburzenia sensoryczne po prostu są. Ale mama dostrzega właśnie, że nie chce umyć zębów, że nie chce umyć głowy, paznokcie obcinane tylko w trakcie spania, bo inaczej nie ma opcji w ogóle, bo na przykład dziecko, czy zimno, czy ciepło, dziecko chce się rozbierać, nie chce w ogóle nosić ubranek, tylko na golaska chce biegać. Albo wręcz przeciwnie, czy zimno, czy gorąco, chodzi w bluzce na długi rękaw. Albo czy w domu, czy na dworze chce nosić czapkę z daszkiem. Albo wręcz przeciwnie, nawet jak jest mróz, tej czapki w ogóle nie chce założyć. Nie chce się kąpać. Albo chce się kąpać tylko w wannie, albo tylko pod prysznicem. I mnóstwo jeszcze innych takich rzeczy właśnie z aspektu zaburzeń sensorycznych. Ale to jest znowu taki sygnał: mamo, skonsultuj się z kimś, kto się na tym po prostu zna. Moi drodzy, i to są objawy, które możemy dostrzegać u dzieciaków, ale objawy to jedno. Bardzo ważnym i coraz częściej też dostrzegalnym takim aspektem z punktu widzenia stawiania diagnozy jest to, że rodzic musi zareagować w momencie, kiedy u dziecka następuje zatrzymanie rozwoju albo jeszcze gorzej regres tego rozwoju, czyli dziecko szło, zdobywało kamienie milowe, motoryczne i werbalne i nagle albo je zatraca, albo zatrzymało się i nie idzie do przodu. I wtedy również musimy szukać pomocy i konsultacji, bo to może wiązać się z tym, że dziecko nagle uwstecznia się jakby w osiągnięciach komunikacyjnych albo w umiejętnościach społecznych. I tym się trzeba zainteresować, bo to wcale nie musi być znowu spektrum autyzmu, to może być zupełnie coś innego, ale to jest sygnał, że trzeba to skonsultować z kimś, kto się po prostu na tym zna. Moi drodzy, i tak bardzo szybciutko chciałabym, abyście sobie uświadomili, jak dziecko postrzega i odbiera ten nasz wspólny świat. Otóż dziecko z autyzmem odbiera o wiele więcej bodźców niż ty czy ja. Moi drodzy, w momencie, kiedy dziecko z autyzmem ma dodatkowo zaburzenia sensoryczne, to w momencie, kiedy będzie siedziało w pokoju, niby wszyscy są zainteresowani, telewizor, coś tam, mama czyta książkę, tata ogląda sport, coś tam się dzieje, a w kuchni, moi drodzy, jest niedokręcony kran i będzie kapała woda. Kap, 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 kap. Bardzo cichutko. Nikt z domowników w ogóle nawet tego nie usłyszał. A dla dziecka z autyzmem, moi drodzy, to może być tak ogromnie przeszywający ból, którego nie będzie w stanie nazwać, że może wpaść w taką frustrację, w tak trudne zachowania, że wy sami nie będziecie wiedzieć, o co chodzi. Dziecko albo zacznie zatykać uszka, albo zacznie krzyczeć, albo zaczną pojawiać się
wokalizy na przykład u niego, tak? Żeby stworzyć tą bańkę ochronną dla siebie. Ale właśnie dlatego, że on odbiera mnóstwo rzeczy, przez to, że jego mózg nie ma takiego sita cedzącego informacje. To potrzebujesz, to wyczyszczamy, wymazujemy gumką, to jest ci potrzebne do życia, to wywalamy, bo tylko nam zaśmieca główkę. U tego dziecka z autyzmem to sito jest gdzieś bardzo dziurawe i u większości tych dzieci w główce zapisuje się mnóstwo rzeczy niepotrzebnych, robiących wielki hałas, wielki bałagan, a jednocześnie wpływa na to, że dziecko wszystko do niego dociera, wszystkie bodźce, czy to wzrokowe, czy słuchowe, czy jakiekolwiek inne, i on wszystko chce to analizować. A to z kolei sprawia, że dziecko, mówiąc takim skrótem totalnie myślowym, po prostu staje się zmęczone i musi jakoś zareagować. Najczęściej zareaguje trudnym zachowaniem. Dziecko z autyzmem, moi drodzy, słyszy, ale nie rozróżnia dźwięków. Dziecko z autyzmem ma duże problemy z różnicowaniem, w związku z tym może nie reagować właśnie na głos ludzki, kiedy mama go woła po imieniu, kiedy mama wydaje jakiś komunikat, czy zadaje jakieś pytanie. Dziecko z autyzmem też ucieka od sytuacji, które są dla niego nie do zniesienia. I dla każdego z tych dzieci inna będzie taka sytuacja. Inne bodźce mogą wywołać taką właśnie silną reakcję u dzieciątka i znów będą pojawiały się najczęściej trudne zachowania, bo dziecko będzie szukało ratunku, tak? Jeżeli będą to bodźce słuchowe na przykład, które będą sprawiały mu ból, bo dla dziecka to jest ból. Wtedy dziecko, mimo że będzie się bawiło, a mama na przykład rozmawia przez telefon z koleżanką i mimo że to mama, najukochańsza i tak dalej, ale głos mamy jest tak dla niego irytujący w danym momencie, że dziecko, mimo że jest zajęte zabawą, zaczyna do siebie mówić. Mówić dlatego, żeby wytworzyć taką bańkę wokół swojej głowy, swoich uszu, bo jego głos jest dla niego tolerowany, tak? Taki łagodny. Jest w stanie przetrwać dźwięki, które wydaje, natomiast głos mamy rozmawiającej przez telefon jest nie do zniesienia i ta bańka ochronna nad głową w postaci głosu swojego sprawi, że dziecko się w ten sposób po prostu ratuje. Następnie dziecko z autyzmem nie zawiera znajomości i nie przywiązuje się emocjonalnie. I znów, moi drodzy, to wcale nie jest na 100% u wszystkich tych dzieciaczków. Bo jak słyszę, że dzieci z autyzmem nie są empatyczne, to ja mówię, że się z tym nie zgadzam. Dlatego, że mnóstwo dzieci z autyzmem, które ja znam osobiście, są bardzo empatyczne. I być może specjaliści mi powiedzą, no tak, ale on został tego wyuczony. On został nauczony, że w takim i takim konkretnym przypadku, jak siostra płacze, się uderzyła albo coś, to ma zareagować tak, a nie inaczej. Być może tak. Trochę taka behawioralna terapia, tak, że uczymy pewnych schematów zachowań, ale to nie zmienia faktu, że to dziecko potrafi się zachować w danym momencie, że nie przywiązuje się emocjonalnie. Niekoniecznie się z tym zgadzam. Następnie dziecko z autyzmem nie reaguje na mimikę opiekunów. Moi drodzy, nie dlatego, że ich nienawidzi albo że ma słaby wzrok, tylko dlatego, że dla dziecka z autyzmem to, co się dzieje na naszej twarzy, to jest tak bardzo dużo informacji, że dziecko nie jest w stanie tego przetworzyć, tych wszystkich informacji. Nie dość, że mamy kinestezję artykulacyjną, bo mama rusza buzią, do tego jeszcze wydobywa z siebie jakiś głos, marszczy jeszcze brwi albo jeszcze cokolwiek innego się tam na tej twarzy zadzieje, więc dziecko dlatego też ma problemy z nawiązaniem kontaktu wzrokowego, ponieważ nie ogarnia, nie jest w stanie zinterpretować wszystkiego tego, co się na twarzy tego rozmówcy po prostu zadzieje. Dziecko z autyzmem też, moi drodzy, nie czuje zagrożenia płynącego z zewnątrz, nie rozumie też zagrożeń i jest bardzo ufne. I znów, moi drodzy, nie zawsze tak jest. Mamy gro dzieci z autyzmem, które naprawdę pójdą z cyganami, jakbyśmy to brzydko nazwali. To znaczy, że czy znajomy, czy nieznajomy, wyciąga rękę, dziecko idzie, w ogóle się nie zastanawia. Bywa też tak, ale bywają też takie dzieci, które od domu po prostu nie odejdą bez mamy czy bez taty. Są dzieci, które rzeczywiście w ogóle nie zważają, jakby nie rozumieją tego, że nie wolno wbiegać na ulicę, bo możecie przejechać samochód, ale są też dzieci takie, które są bardzo, bardzo ostrożne. To, co powiedziałam, nie ma jednego wzorca dziecka ze spektrum autyzmu. Następnie dziecko z autyzmem nie lubi zmian i nieoczekiwanych zdarzeń. Większość tych dzieci rzeczywiście tak ma. I moi drodzy, nawet te dzieci z zespołem Aspergera, one też lubią schematy. One też lubią mieć przewidywalny plan, bo po prostu czują się bezpieczniej. Dziecko z autyzmem jest szczere i mówi dosłownie to, co widzi, oraz nie kłamie. I znów, większość dzieci, z którymi ja
miałam kontakt, rzeczywiście nie kłamie. Ale są też dzieci, które, u których jest dobra werbalizacja na przykład, są dziećmi wysoko funkcjonującymi i te dzieci, powiedzmy, że może nie tyle, że kłamią, ale potrafią manipulować. I my doskonale wiemy, że w przypadku dzieci z zespołem Aspergera, te dzieciaki robią to bardzo dobrze. One bardzo dobrze potrafią manipulować osobami dorosłymi, szczególnie swoimi rodzicami, po to, aby uniknąć jakiejś kary albo osiągnąć jakiś swój cel. Ale też większość dzieci, z którymi ja mam kontakt, a dzieci są werbalne, moi drodzy, rzeczywiście potrafią powiedzieć to, co myślą. Kiedy ja zmieniłam okulary, kolor oprawek swoich, bo ja normalnie noszę okulary, moi drodzy, więc jeden z moich podopiecznych mówi do mnie: Madzia, ale ty masz brzydkie te okulary, jak ci jest nieładnie. Ale to nie dlatego. Inaczej, on rzeczywiście uznał, że te okulary są nieładne, ponieważ zawsze miałam okulary niebieskie do tego czasu, kiedy się z nim spotykałam, a teraz mam takie czerwonawe i dla niego, mimo że czerwony kolor generalnie jest akceptowalny, jemu się to nie spodobało. Z czasem już tak nie mówił, bo się do mnie przyzwyczaił. Niemniej jednak zmiana tych okularów była dla niego tak zaskakująca, tak niespodziewana, że on uznał, że po prostu są brzydkie i tak mi po prostu w twarz powiedział. Dziecko z autyzmem odbiera świat dosłownie. Tak, większość tych dzieci rzeczywiście tak ma. One nie rozumieją tych wszystkich metafor, żartów i tak dalej. Dlatego jeżeli byśmy powiedzieli, że znów pożerasz książkę, no to ono rzeczywiście może pomyśleć, że zjadło tą książkę, a tak naprawdę siedzi i po prostu kolejną książkę czyta. Ale nie zrozumiało tego i może powiedzieć: przecież ja nie jem tej książki, tylko ją czytam. Ale generalnie nie rozumieją metafor. I tak w takim skrócie 9 punktów tak naprawdę chciałam Wam pokazać, jak dziecko z autyzmem może odbierać otaczający świat. Moi drodzy, kroki, które mogą podjąć rodzice, żeby w ogóle jakby starać się o pomoc, ale też o diagnozę, to wykonanie oczywiście testów przesiewowych, kontakt ze specjalistą, który zna się na autyzmie albo jest specjalistą wczesnego rozwoju dziecka, wreszcie trafić właśnie w taki cykl, proces diagnostyczny i oczywiście automatycznie, równolegle we wczesne wspomaganie rozwoju, czyli oddziaływanie takie stricte już terapeutyczne, choćby nie w gabinecie terapeutycznym, ale z zaleceniami po prostu do domu. Moi drodzy, rodzice oczywiście mogą skonsultować się z pediatrą, z psychiatrą, bez skierowania oczywiście, czy udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej, żeby spotkać się z psychologiem, pedagogiem specjalnym, właśnie po to, aby wykluczyć, potwierdzić albo w inną stronę ukierunkować dziecko. Ci specjaliści, logopedzi i wszyscy, których tutaj wymieniłam, oni mają wiedzę z zakresu autyzmu i oni wiedzą, czy rzeczywiście podążamy ścieżką spektrum, czy szukamy zupełnie czegoś innego. I nie bójmy się iść dwa razy niż raz za mało. Nie zabierajmy szansy na rozwój naszym dzieciakom, bo nawet jeżeli to nie jest spektrum, a na przykład opóźniony rozwój mowy, to wczesna interwencja naprawdę może zdecydowanie przyspieszyć i pomóc dziecku w dalszym jakby jego rozwoju. Nie bójmy się specjalistów, tylko po prostu szukajmy pomocy, bo dziecko jest dla nas, moi drodzy, po prostu najważniejsze. Tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o to nasze dzisiejsze spotkanie, jeśli chodzi o objawy autyzmu. Mam nadzieję, że Wam się to przejaśniło i jakby troszeczkę więcej wiecie, szczególnie te osoby, które są nowe w tematyce, bo specjaliści, którzy z nami dzisiaj byli, niekoniecznie nowych rzeczy się dowiedzieli, bo to już na pewno wszystko jakby wiedzieli. Niemniej jednak mam nadzieję, że z tego skorzystaliście. A teraz, moi drodzy, takie maleńkie zaproszonko dla wszystkich, absolutnie, którzy tutaj dzisiaj ze mną jesteście, a mianowicie, moi drodzy, ze względu na to, że jak wiecie, ja pracuję, robię szkolenia, a oprócz tego jeszcze mam te pogaduchy, dostaję codziennie, moi drodzy, ze 100 maili dziennie, wiadomości na Messengerze, z prośbą o jakąś konsultację, z prośbą o pomoc, o wyjaśnienie, zapytanie o konkretne ćwiczenie w aspekcie czegoś tam. I zwyczajnie moja doba, wyobraźcie sobie, ma też 24 godziny, a oprócz tego ja też mam swoje życie i swój dom, a jednocześnie, powtórzę słowo, chcę pomóc wszystkim i służyć
służyć pomocą jak największej ilości osób. I moi drodzy, być może jest wśród Was ktoś, kto chciałby dołączyć do naszych pogaduch, że zamiast co dwa tygodnie, bo po prostu nie mam czasu na spotkania częściej, tylko zrobić je co tydzień, z kimś z Was. Tematy mogą być najróżniejsze. I to nie chodzi o, kochani, robienie szkoleń, tylko właśnie pogaduchy. Pogadać na prosty temat. Dlaczego nasze dzieci się boją? Dlaczego jest tak, a nie inaczej? Być może ktoś z Was chciałby dołączyć do tych pogaduch. Ja bardzo gorąco zapraszam, bo pamiętajcie, że te pogaduchy mają służyć rodzicom, terapeutom, ale głównie dzieciakom. Jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie pogaduchy na tym kanale, to ja gorąco, gorąco zachęcam do kontaktu ze mną, moi drodzy. Jeżeli ktoś poczuje się na siłach i będzie miał taką ochotę, to zapraszam na puzzleterapicenter@gmail.com albo skontaktować się ze mną przez Messengera w celu właśnie uzgodnienia jakby takich szczegółów. Pamiętajcie, że to są darmowe spotkania, które są takimi pogaduchami terapeutyczno-poglądowo-ogólnymi i właśnie jeżeli ktoś ma taką ochotę, to jeszcze raz powtórzę, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, przejdę teraz szybciutko na Facebooka, sprawdzić, czy macie, kochani, do mnie jakieś pytania w kontekście tego, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. Przelecę sobie szybko, czy coś ode mnie chcecie. Mhm. Może jakiś rodzic. Słuchajcie, nie powiedziałam Wam. Rozmawiałam z jedną z mam, która się do mnie odezwała i już niedługo na którychś pogaduchach będziemy mieli, bo ja również, przyjemność spotkania się z jedną mamą dziecka z autyzmem, z którą będę chciała porozmawiać o tym, jak ona odbiera terapeutów, jak ona odbiera proces diagnozy, jak ona przeżyła sam proces diagnozy i usłyszenie diagnozy. Będzie to zarówno dla mnie i mam nadzieję również dla Was bardzo, bardzo interesujące. Z punktu widzenia właśnie nie nas, terapeutów, tylko osoby po tej drugiej stronie jakby barykady. Także to już niebawem. A patrzę jeszcze. Nie widzę, żebyście miały do mnie jakieś pytania. W związku z tym, moi kochani, pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo, bardzo gorąco. Za dwa tygodnie temat niespodzianka. Myślę, że również będzie bardzo interesujący, ale także będzie taki pouczający. Interesujący i pouczający. Pozdrawiam Was jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie i gorąco i zapraszam na kolejne pogaduchy, ale także zastanówcie się, być może ktoś będzie chciał poprowadzić takie pogaduchy na tym kanale. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Pa, pa!